jest następujący porządek obrad, mianowicie oprócz otwarcia posiedzenia, przyjęcia porządku obrad, przyjęcia protokołu mamy trzy punkty, mianowicie rozpatrzenie i zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powierzenia przedsiębiorstwu usługowo-handlowo-produkcyjnemu LEK współpracę z ograniczoną odpowiedzialnością w Białymstoku zadań własnych gminy Białystok zamiast odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. To jest pierwszy projekt. Drugi to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Wysoki porozumienia międzygminnego powierzającego miastu Białystok zadanie własne gminy Wysoki w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. I ten dwa punkty zreferuje nam pan dyrektor Jan Bogicz. Ale przepraszam, będziemy mieli cztery punkty jeszcze, ponieważ mamy przedstawienie sytuacji schroniska dla zwierząt w Białymstoku i tutaj jest pani dyrektor Anna Jaroszewicz, która nam powie o tym. I myślę, punkt, który budzi największe zainteresowanie dzisiaj, czyli projekt utworzenia Parku Kulturowego Dęgidy. I na ten temat porozmawiam z jej kontekstu. Bardzo proszę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem takiego porządku? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję. Jeżeli w tej chwili nikt nie będzie miał obiekcji ani uwag żadnych, przyjmę, że protokół z poprzedniego posiedzenia komisji został przyjęty. Nie słyszę, dziękuję bardzo. Przechodzimy zatem do pierwszych dwóch punktów dotyczących odpadów komunalnych. Pozwólcie państwo, że już nie będę dała tytułu, bo czytałam przed chwilą. I bardzo proszę pana dyrektora Bogicza o zreferowanie pierwszego projektu. Pierwsza uchwała to jest uchwała zmieniająca uchwała w sprawie powierzenia przedsiębiorstwa usługowo-handlowo-produkcyjnemu spółka z o.o. w Białymstoku, zadanie własne gminy Białystok w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Zmiany to są techniczne, wynikające ze zmiany przepisów prawa przede wszystkim. Pierwsza zmiana dotyczy dodania zadania naszej spółce, tworzenie i zapewnienie funkcjonowania punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców Białegostoku. I tutaj dodajemy w tym tworzenie i utrzymanie punktu naprawy i ponownego użycia produktu lub części produktu niebędących odpadami. Taka możliwość jest. W 2019 roku zmieniła się ustawa o ochronie czystości i porządku w gminach z uwagi na to, że nasza spółka ma powierzone zadanie dotyczące prowadzenia PSZOK-u. Również może prowadzić PSZOK wraz z punktem NAKAP i takie zadanie, zamierzenie inwestycyjne posiada w swoich planach inwestycyjnych na przyszłość. Dlatego też należałoby tę uchwałę zmienić w tym zakresie. Również punkt dotyczący, został zmieniony punkt dotyczący osiągnięcia określonym prawem poziomu recyklingu. Zmieniło się w ustawie, mamy inne i liczymy poziom recyklingu odpadów surowcowych, on pozostaje bez zmian. Ograniczenia masy odpadów bio też pozostaje bez zmian. Był jeszcze wcześniej poziom liczenia recyklingu odpadów budowlanych, on został zlikwidowany, a w jego miejsce wszedł poziom ograniczenia masy odpadów ładowania. Czyli ten budowlany został usunięty z uchwały dotyczący masy zachowywania dodamy do uchwały. I jeszcze kolejna sprawa, która została całkowicie usunięta z tej uchwały, która dotyczyła liczenia poziomu na podstawie artykułu 6f ust. 1 ustawy o trzymaniu czystości porządku. Ten artykuł już nie obowiązuje, został wykreślony z uchwały, dlatego też ten cały punkt należałoby z przedmiotowej uchwały usunąć. To są te takie trzy główne zmiany, które wprowadzamy w tym projekcie uchwały. Poproszę o zaopiniowanie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych? Proszę bardzo. Co państwo zamierzają dokonać? Są takie punkty tworzone, że
stawę na przykład meble czy jakieś urządzenia, które nie są jeszcze zniszczone i można naprawić i przekazać ponownie komuś do użytkowania, to jest bardzo teraz robota, bardzo na czasie, tak? Więc jeżeli będzie już zbudowany ten nowy PSZOK na terenie gminy Wiczkaszy, już tam prace zostały rozpoczęte, dotyczące pozyskiwania terenu, podpowietrzenie, podbudowy, więc spółka planuje to zorganizować kompleksowo, czyli selektywny zbiór odpadów komunalnych połączony razem z punktem napraw z edukacją ekologiczną. Tak? Więc to musi być, to zadanie musi być tej uchwały. I ustawa już właśnie od kilku lat daje taką możliwość, więc to jest po prostu dodanie tego zadania, które i tak już spółka prowadzi. Ktoś jeszcze z Państwa robi? Proszę bardzo. Ja mam tylko pytanie, dlaczego tylko jeden PSZOK jest na terenie Białegostoku i drugi w Chryniewiczach? Czy nie można by zwiększyć ilości tych PSZOKów? Na terenie Białegostoku mamy, na terenie Białegostoku jest jeden PSZOK, na 42 punktu, ale na potrzeby mieszkańców Białegostoku mamy dwa PSZOKi i one są w zupełności wystarczające, jeśli chodzi o nasze miasto, o wielkość miasta. Średnio na około 150 tysięcy mieszkańców jest potrzebny jeden PSZOK, więc u nas te wymagania są, tak powiem, spełnione. A są jakieś szanse, żeby mieszkańcy mieli bliżej, czy to, nie wiem, kwestie ekonomiczne? Ale już mamy te dwa PSZOKi, więc na przykład jest punktu PSZOK, tak? I mieszkańcy po prostu mogą tam dostarczyć odpady wszystkie i mają taką możliwość, tak? Jeśli nie życzą sobie jechać do Chryniewicz, aczkolwiek mieszkańcy już się przyzwyczaili, jeśli chodzi też i o Chryniewicze, jeśli chodzi o ten PSZOK białostocki, nie mają żadnego problemu, tak? Jest dostarczany, bo ilość odpadów dostarczanych zwiększyła się kilkokrotnie w stosunku od 2013 roku, czyli w ciągu tych 10 lat, my już będziemy mieli okrągłą rocznicę w tym roku, tak, jeszcze Gorlice, czyli 10 lat ten nowy system funkcjonuje. Tak jak na początku takie ilości były znikome, mieszkańcy nie umieli jeszcze korzystać z tego. Tak teraz nie ma problemu. Uzbierają jakąś partię odpadów, więc oni muszą jechać z jedną puszką, tak kompleksowo tam do Boże. Mamy bardzo dużo odwiedzających, więc tutaj nie mamy żadnych zgłoszeń, żadnych, tak? Mówię, tak jak jest, jeśli chodzi o te lokalizacje, że to jest niewygodne, czy jakieś niedostępne, ponieważ PSZOKi pracują i w sobotę, i w godzinach wieczornych, więc przyjmowane są te odpady od mieszkańców, te, które u źródła nie mogą być zabrane. Czy to już wszyscy? Tak. Dobrze, to w takim razie głosujmy, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem uchwały. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Dziękuję. Uchwała została pozytywnie zaopiniowana. Bardzo proszę o zapoznanie nas z kolejnym projektem uchwały, razem dotyczącym Gminy Wiczkaszy. Kolejną uchwałą to jest uchwała dotycząca, to jest taka uchwała intencyjna w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z gminą Tykocin porozumienia międzygminnego powierzającego miastu Białystok zadanie własnych gminy Tykocin w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. My w naszym mieście mamy takich uchwał podjętych 9 gminami pościennymi. W 2010 roku były one podjęte, aneksowane, tak, współpracujemy z nimi, dostarczają odpady do naszych instalacji, tak. Również gmina Tykocin była zapraszana wcześniej do projektu skalowego, nie skorzystali. Teraz zgłosili taką chęć, bo również sami podjęli uchwałę w marcu już. Intencyjną, że chcieliby przystąpić do Białego Stopu z uwagi na to, że są wolne moce przerobowe w naszych instalacjach, więc jest możliwość przyłączenia tej gminy do naszych instalacji. No bowiem oni w skali całego roku wytwarzają, mam dane już pełne ze sprawozdania tego roku, to mają 1500,85 odpadów komunalnych, czyli średnio miesięcznie by dostarczali tam około
130-120 ton. Więc jeśli chodzi o możliwość zagospodarowania przez nasze instalacje, tutaj porozumienie wiedzieliśmy, że jest możliwość przyjęcia, tak, wyrażenia tej zgody. Kolejną czynnością będzie opracowanie właściwego tak porozumienia i podpisanie przez to, ale podstawą, że jest właśnie przyjęcie tej uchwały intencyjnej. Ja mam pytanie, czy do nas się opłaca, bo mam wrażenie, że to dotyczy wszystkiego, prawda? Wszystkich komunalnych. Wytwarzanych na terenie gminy Suchocin. Czy myśmy nie narzekali na to, że mamy... Czy rozumiem, że spalarnia ma oczywiście... W ostatnim roku ilość odpadów zmniejszyły się z uwagi na sytuację panującą w czasie kraju. Ja na parę wydziałem stopniu, z którymi zmniejszyły się około 1700 ton w skali roku. Mimo tego, że mamy tutaj meldunek, tak? Tak, że meldunek, nie wiem jak to jest na dzisiaj, ale pamiętamy z miesiąca wstecz, około 5000 uchodźców, którzy do nas przybyli, nie są zameldowani, to ilość odpadów u nas zmniejszyła się w całym roku 2020. Więc w tej chwili te możliwości są. Innymi słowy, jest to korzystne. Jest korzystne dla naszej gminy. Tak, dlatego dostarczamy te odpady, które my dostarczamy 9 gmin kościelnych, a oni też będą mogli, tak? Gmina sąsiednia będzie mogła skorzystać, to trzeba będzie szukać kontrahenta gdzieś tam dalej, tak? Dziękuję. Czy ktoś tam staradnik chce coś zapytać? Nie wiem, czy pan dyrektor oglądał program na TVN-ie o śmieciach, które się paliły we Wrocławiu. I tam była taka mowa o tym, że tam część z tych śmieci była dostarczana właśnie z Białegostoku. Czy tak trochę nie jest nam wstyd, że Lech nie przyjmuje tych śmieci tutaj do naszych sortowni, tylko no, teoretycznie daje możliwość taką, że przedsiębiorca wywiezie te śmieci. To też z ekonomicznego punktu widzenia jest absurdem, żeby do Wrocławia było taniej dostarczyć śmieci, no, ale najgorsze jest to, że one później są podpalane. No, ale mam nadzieję, że już teraz ten problem przedsiębiorców się z przyjmowaniem śmieci w Chrynicach się skończy, jak rozumiem, tak? Programu tego nie oglądałem, więc nie jestem w stanie odnieść się tam do jego treści. Wiem, że Wrocław nie posiada swoich instalacji. Ale to była prywatne przedsiębiorstwo, które... Nie Wrocław, to prywatne przedsiębiorstwo. Oni borykają się z tymi problemami, także nie mają tego zakładu przekazywać. Tak, Białostok jest w tej dobrej sytuacji, że posiada te swoje instalacje i cały strumień odpadów komunalnych, cały strumień. Ale również z firm prywatnych? Mamy u nas w systemie około 4000 nieruchomości niezamieszkałych, czyli firm prywatnych jest w systemie i ten cały strumień jedzie do naszych instalacji. Cały strumień, wcześniej też było przyjmowane przez Komisję Odpady Komunalne, w działalności gospodarczej. Działalności gospodarcze nasze gospodarcze były od samego początku w systemie. W 2020 roku zmieniła się tam ustawa w taki sposób, że część mogło wyjść z tego systemu białostockiego i indywidualnie taką umowę podpisać z przedsiębiorcą czasami do rejestru działalności regulowanej. U nas to uczyniło niewiele. Mamy około 200 w skali 4000, to jest niewielki procent tych firm i odpady od nich też były przyjmowane. Także nie wiem, jaki tam był problem z tym dostawieniem, ale zazwyczaj tam, gdzie podają informacje w tych mediach, w prasie, opisują tam, gdzie śmieci się pało, to te gminy, te miasta nie posiadają własnych instalacji, te podpalania są tak niezadowolone, tak, że oni muszą coś z tym zrobić, muszą być to zadowolować. U nas tego problemu nie ma. Cały strumień, tak, bo teraz musimy napisać, że cały strumień jedzie. Mamy dużo tych działalności, wszystkie szkoły, wszystkie sądy, urzędy, instytucje, działalności gospodarcze, to są wszystkie w terenie przemawiania. Wszystko jedzie do wymienić, tak, zgodnie z zasadami,
koty prezentowane i zmieszane na lodę po spalaniu. Jeszcze jedna myśl. Czyli to znaczy, że Urząd Marszałkowski zwiększył już pojemność przyjmowanych odpadów płynących, bo tam chyba był problem właśnie tego typu, że nie mieli... Nie wiem, że decyzje procedowane, decyzje postanowienia poprzednich Komisji Finansów, one miały tak, pozwolenia zintegrowane zostały zmienione, tak jak było procedowane. Czyli zwiększone. W ubiegłym roku zostały pozmieniane obydwa, bo tam są dwa pozwolenia. Jedno na spalarnię, w związku z tymi wymaganiami bardzo posłuchowaliśmy całe i przyjmowanie tych zawodów i drugie na wymiarze, były zmienione, tak? Tak? Teraz znowu będą musiały być zmieniane, ponieważ pojawiło się nowe rozporządzenie MGK, to jest ten temat, więc nie będę tam pojawić. Czyli mamy zapas, tak? Jak to no to mówię, w tej chwili są możliwości, tak, przyjęcia tych prawnych. Są te możliwości. Nie, bo sumarycznie w całym roku na podstawie wielorozkopu mamy około 2 tysięcy mniej pomagamy. Nie mamy jeszcze z gmin, ponieważ nie byłem w stanie tak przygotować tych informacji, ponieważ analiz jeszcze. A byłby powód, że mniejsza ilość tych odpadów to jakieś migracje, czy bardziej... Kryzys, tak. Nie ludzie zaczęli konsumować i kupować, tak? Także... Stąd te zmniejszenie. To jest taki trend, taki też jest myślę, że to spotkanie, tak? To przy Polsce jest taki? Tak, właśnie jeszcze gdzie temu byłem 12 na spotkaniu przedstawicieli WFK z tych dużych miast na Polsce, bo oni mają taką samą sytuację jak ja. W żadnej gminie, mimo że tam przyjechało po 30, po 40 tysięcy uchodźców, tak, z Ukrainy, to te ilości nie zwiększy się. Tak, bo pan dyrektor powiedział, że teraz mamy taką jakby możliwość, że można przyjmować jakby więcej z gmin ościennych. Chciałem zapytać, na jaki okres jest zawierane porozumienie, Tak jak powiedziałem, zapisy porozumienia dopiero będziemy konstruować, bo jeszcze nie mamy zrobionego, ale tutaj okres jest, my ustalamy, tak? I w każdym porozumieniu, które już mamy, tak, jest możliwość wypowiedzenia tego porozumienia i zrezygnowania. Tak. Każda ze stron ma taką możliwość, więc tutaj nawet gdyby ono było na 10 lat zawarte, zawsze jeśli jest coś nie tak, można wypowiedzieć tam za półrocznym okresem. W tej chwili tak mamy, takie mamy zapisy. Ale mówię, teraz będziemy dostosowywać ten projekt, te porozumienia do obecnych realiów, tak? Nie będziemy patrzeć na tamte, które są, tylko do obecnych realiów musimy dostosować. Zapisy nie będą identyczne, bo one poprzednio były tworzone pod budowę spalarni, tak? A teraz będzie po prostu taka jest, no sprawa w samorządzie, kiedy daje taką możliwość, tak? Więc tutaj nie ma żadnych przeciwwskazań. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś ma ochotę? Dziękuję bardzo. W takim razie przejdźmy do głosowania. Kto z Państwa jest za pozytywnym zaopiniowaniem tego projektu uchwały? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Projekt został pozytywnie zaopiniowany. I były to dwa projekty uchwał, które opiniowali, głosowaliśmy. Teraz będziemy mieli troszkę inny punkt, mianowicie punkt poświęcony przedstawieniu sytuacji schroniska dla zwierząt w Białymstoku. Zaprosiliśmy na komisję panią dyrektor schroniska dla zwierząt, panią Annę Jaroszewicz, w trosce o to, żeby dowiedzieć się, jak wygląda sytuacja, jeżeli chodzi o schronisko, które zostało zresztą troszkę zmienione, zreformowane, jak wygląda sytuacja finansowa i jak wyglądają perspektywy. Przeszłość i tak dalej. Bardzo prosimy panią dyrektor. No właśnie dlatego nie widzieliśmy się bardzo dawno, bo jest to dobrze i to jest pozytywny taki akcent, bo że spotykamy się wtedy, kiedy coś właśnie dzieje z komisją. Na pewno państwo wiedzą, że przez ostatnie lata bardzo dużo się zmieniło na schronisku, przede wszystkim dzięki temu, że został wprowadzony wolontariat. Ten wolontariat obecnie jest na poziomie 70 osób około. Są to osoby w różnym wieku. Wbrew pozorom bardzo mało jest osób niepełnoletnich, takich 16-18-letnich.
to jest dosłownie kilka osób. Gro naszych wolontariuszy są to osoby dorosłe. Najlepszymi wolontariuszami według mnie są emeryci, bardzo oddanymi. Te osoby, które przychodzą do nas przez lata i z nami współpracują, przyczyniły się w ogromnej mierze do tego, że sytuacja w schronisku jest znacznie lepsza niż była 7 lat temu, powiedzmy. Dużo się zmieniło i jeżeli chodzi o warunki bytowe i jakość opieki u nas w schronisku nad psami, dlatego że ja mogę zapewnić Państwa, że nie ten pies w domu swoim prywatnym, tak dobrej opieki, jeżeli chodzi o żywienie, leczenie, profilaktykę zdrowotną, nie ma. Udało nam się również troszkę, że tak powiem, zmniejszyć liczbę psów w schronisku, ale nie stosując żadnych jakichś drastycznych metod. Po prostu adopcje nam tak wzrosły, że z tych kiedyś 6 lat temu 250-240 psów, które stale mieszkały w schronisku, był to taki średni stan, na dzień dzisiejszy mamy tych psów około 120-130, więc to jest efekt wymierny ogromnej pracy, jaka została włożona zarówno ze strony wolontariuszy, jak i pracowników. Większość pracowników przez te lata została, że tak powiem, wymieniona, bo się wykruszyli, poszli ludzie na emerytury, pozmieniali. Teraz mamy personel, który jest wykształcony, który jest specjalizowany w swojej pracy, więc w gronie ludzi na co dzień opiekujących się u nas zwierzętami, opiekunami zwierząt są technicy weterynarii, mamy zootechnika, mamy dziewczynę, która ukończyła i zootechnikę, i behawiorystykę, czyli dwa kierunki studiów, więc jakby też pomoc, jaką dostają zwierzęta, jest już taka bardzo wysoka, wyspecjalizowana. Co mogę jeszcze powiedzieć? Dużo się zmieniło w ubiegłym roku, dlatego że zmieniło się rozporządzenie dotyczące schronisk, które minister rolnictwa wydał. Zostały określone dosyć wyśrubowane warunki, jakie powinny spełniać schroniska dla zwierząt. My mieliśmy to szczęście, że w rozporządzeniu zarówno były te zmiany, które jakby dotyczyły względów jakości opieki, leczenia, profilaktyki, również osób o konkretnym zatrudnieniu, jakie powinny się znajdować w schronisku, ale też na przykład normy powierzchniowe pomieszczeń przeznaczonych dla zwierząt. I my mieliśmy to szczęście, że dzięki zapobiegliwości już wcześniej wszystkie wymogi, te, które dotyczyły jakości opieki weterynaryjnej, szczepień, profilaktyki, sami z siebie żeśmy wprowadzili, więc jakby dostosowanie się do tego rozporządzenia nie było dla nas szokiem, bo już większość z tych procedur myśmy mieli wprowadzone. Znakowanie na przykład wszystkich psów, które przychodzą do schroniska, a nie posiadają chipu, od wielu lat już chipujemy, wprowadzamy do bazy, więc nie było trzeba za dużo u nas zmieniać. Problemem były tylko i wyłącznie powierzchnie pomieszczeń, bo jak Państwo wiedzą, schronisko jest bardzo stare, budynki są przestarzałe. Poradziliśmy sobie tak troszkę prowizorycznie, na szybko, na tyle, na ile nam nasz wewnętrzny budżet pozwalał, bo też nie prosiliśmy o dodatkowe pieniążki, nie przyszły dodatkowe pieniążki do budżetu. W związku z wymogiem w tym dostosowania wydłużaliśmy ścianki działowe w boksach, po prostu łącząc dwa boksy mniejsze w jeden większy. Dzięki temu dostosowaliśmy infrastrukturę, tą, którą mieliśmy starą, ale niestety zmniejszyła nam się liczba pomieszczeń. I tak na przykład, jak mieliśmy wcześniej na kwarantannie 18 boksów, to teraz mamy tych boksów tylko 11, bo musieliśmy je pomieścić. I w związku z tym na przykład nie możemy równocześnie przyjąć zbyt dużej ilości zwierząt, bo musimy je umieścić na kwarantannie, a tych boksów jest mniej. Były chyba dwa dni w przeciągu ostatniego roku takie, kiedy na granicy już żeśmy byli i faktycznie było tak, że nie było, gdyby przyszedł pies, nie byłoby wolnej kwarantanny. Natomiast to są takie jednostkowe przypadki i bardzo rzadkie. Będziemy na pewno planować jeszcze dalsze jakby ulepszenia i też w tym roku mamy przewidziany taki w budżecie inwestycyjny dosyć spory wydatek, który z uwagi na to, że
Jak Państwo wiedzą, budżet jest planowany na 2023 rok. Plany budżetowe były układane w jednostce latem 2022 roku, więc te szacunkowe koszty, jakie myśmy szacowali w dniu dzisiejszym, jakby realnie zupełnie nie przystają do kosztów, jakie mamy. Tym bardziej, że chodzi tu o inwestycję budowlaną. Od ubiegłego roku ceny materiałów budowlanych, w zależności od tego, jakiego, z jakiego jakby sektora i rodzaju te materiały są, wzrosły od kilkunastu do 40%, i w związku z tym również wzrosły ceny na samą robociznę. My mamy zagwarantowane w budżecie 300 tysięcy na inwestycję, która się nazywa taki dostosowanie, remont generalny jednego z budynków z psiarni. Musimy po prostu wprowadzić ogrzewanie do boksów, bo to też jest wymóg tego rozporządzenia. Do tej pory myśmy sobie radzili prowizorycznie, ustawiając grzejniki przenośne, ale na dłuższą metę tak się nie da. Musimy mieć pomieszczenia, w których jesteśmy w stanie zimą utrzymać temperaturę powyżej 16 stopni. To są pomieszczenia dla szczeniąt, dla psów ze szczeniętami, dla psów w trakcie leczenia, dla psów po operacjach. Trzeba to zrobić po prostu. Też mając na uwadze to, że no, przez lata nie było nic zrobione, nie możemy ciągle funkcjonować w przestarzałej infrastrukturze. I te 300 tysięcy to wiem, że będzie za mało, i dlatego będę miała ogromną prośbę do Państwa radnych i do komisji, że po prostu, żebyście wspólnie z nami gdzieś poszukali w budżecie dla nas tych dodatkowych pieniędzy, bo nie możemy zrezygnować z tej inwestycji. Po prostu jest ona Wam bardzo potrzebna i schronisku, i zwierzętom, i myślę, że też mieszkańcom, bo dzięki temu będą wiedzieli, że jeżeli zgubią psa, to nie będzie siedział w brudnym, starym, odrapanym boksie zimnym, to będzie w ciepłym, bezpiecznym miejscu, tak, w pomieszczeniu. Więc na pewno będziemy prosili Was o pomoc, jeżeli chodzi o dodatkowe środki na tę inwestycję. No i jeszcze w tym roku. Nie wiadomo jeszcze ile, No już teraz z tego, co ja widzę, co się dzieje na rynku budowlanym, to myślę, że jeżeli, że to będzie rząd wielkości tak od 100 do 150 tysięcy dodatkowych, bo te ceny na materiałów naprawdę rosną w zastraszającym tempie, a no, infrastruktura tam jest taka, jaka jest, trzeba ten generalny remont jednak zrobić, bo psiarnie nie były ogrzewane, tak? Przez lata kiedyś tam, kto tam myślał kiedyś, żeby pies w koniecku miał ogrzewane pomieszczenie. Nie było. Pozytywnym też takim elementem jest to, Państwo na pewno pamiętają, że udało się przeprowadzić w zwycięski konkurs taki w budżecie obywatelskim na gabinet weterynaryjny i szpital dla psów w schronisku. Mogę powiedzieć, że do końca lipca, z tego co wiem, ma być sporządzona dokumentacja projektowa na ten ma być realizowana jako rozbudowa istniejącego budynku administracyjnego. Z uwagi na to, że jakby mamy akurat tam wolną przestrzeń na działce i też będzie wtedy mniejszy koszt, jeżeli połączymy wewnętrzne instalacje ze sobą. W nowej części budynku i w starej. W rozbudowie ma być właśnie z prawdziwego zdarzenia gabinet weterynaryjny i szpital z podgrzewanymi boksami dla psów, które mamy w schronisku. Z tego co tam dostałam informacje z naszego Departamentu Inwestycji, do końca lipca ma być dokumentacja projektowa i zgodnie z umową do końca września mam uzyskać pozwolenie na budowę, więc jest nadzieja, że coś tam jeszcze się zadzieje w tym roku. I to jest dobre, bo udało się bardzo dużo nam zrobić przez ostatnie lata i myślę, że Białystok może być dumny z tego schroniska i z tego, co się u nas dzieje pozytywnego. I Państwo na pewno też nie jeden raz widzieli akcje wolontariatu, które promują nasze psy. I jesteśmy nawet stawiani za wzórek. Czasami zdarza mi się gdzieś pojechać na jakieś spotkanie do Sejmu, do Komisji Sejmowej, to też z naszych doświadczeń czerpią inne schroniska w Polsce, więc myślę, że tutaj już jesteśmy na takim dosyć wysokim poziomie jakości opieki. Fajnie by było, żeby infrastruktura też dogoniła ten poziom pracy i zaangażowania ludzkiego. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że trzeba docenić. Ja doceniłam, bo wzięłam psa i co więcej uczestniczyłam też w akcjach promocyjnych.
mianowicie w marszach adapciaków, które jest bardzo fajną inicjatywą, gdzie parwy psy idą adoptowane w parku, prawda, i pokazują tu wszystkim ludziom, że to są super psy i że można je wziąć ze sobą. Ja mam pytanie takie, ile w tej chwili psów jest w swoim stopniu? 121 chyba dzisiaj było. A ile najwięcej było? Kiedyś dawniej? Znaczy tak, kiedyś było tak, że było ich 260, były takie momenty, ale tak, no 240-250. Dlaczego o to pytam? Bo tutaj to jest taki stan, który jakby mieszka, bo przyjętych psów w skali roku jest znacznie więcej. Nie, no to jasne, no tam jest typowy. Pytanie mam takie, bo finansujemy też akcje dotyczące sterylizacji, prawda? Czy to jest jakiś, to się przekłada w jakiś sposób na ilość? Przekłada się. Przekłada się przez te wszystkie lata. Widać wyraźnie, że spada liczba szczeniąt przyjmowanych do schroniska. Czyli nie rodzą się szczeniętami chciane, a nie rodzą się dlatego, żeśmy pomogli ludziom finansować zabiegi kastracji. Czyli słusznie mi to. Bardzo. Proszę. Radny Bernat. Z tej strony dziękuję Państwu za Państwa pracę. No, wynik pokazuje, że przewrotnie, że tych psów jest tam mniej dobrych i mnie cieszy. Nie wiem, czy życzyć Państwu jak najmniej psów. Chyba tak. Mimo iż to mówię, przewrotnie brzmi. Ze swojej strony myślę, że ze strony komisji należałoby złożyć wniosek komisji do prezydenta o wygospodarowanie tych 150 tysięcy dla. To jest naprawdę tak zmienne, to tak naprawdę pożywa. Postawię to wniosek formalny. Ja myślę, że. Maciek, poczekaj sekundę, bo ja myślę, że to jest przedwczesny wniosek. Jest, tak, bo jeszcze nie wiemy. Bo ja nie jestem w stanie na ten moment określić jakby dokładnie, precyzyjnie, jaka to będzie kwota, dlatego że tak naprawdę teraz są tak niepewne czasy, że w momencie, jak się ogłasza przetarg na usługę budowlaną, to dopiero jak spływają oferty, to człowiek otwiera ze zdziwieniem oczy i jest zdziwiony, że to tyle może kosztować. Ja się obawiam, że w połowie roku może być mniejsza możliwość gospodarowania środków niż na początku. I czym wcześniej jakby powiem, poprosiłem prezydenta, żeby jednak pomyślał o tym temacie, tym większe szanse, że... Ja się obawiam, że jak my teraz wystąpimy z wnioskiem, a potem wystąpimy z drugim, bo się okaże, że za mało, to pan prezydent powie, już dostaniesz, czyli więcej dostaniecie. To nie wiem, się skończy. Ja trzeba będzie później dołożyć 50 tysięcy, to łatwiej będzie znaleźć 50 niż 200. To jest tak samo trudno. No dobra. Wniosek. Znaczy, jeżeli formalny, to będziemy głosować, nie rozprawy. Formalny? Formalny. Okej. Okay. Dobrze. Treść wniosku. Komisja. Zwraca się z wnioskiem o wygospodarowanie 200, jak nie to zgodzą, tak 50 lat, to 250, 250 tysięcy złotych polskich na potrzeby modernizacji i rozbudowy Białostockiego Instytutu. Jeszcze przed głosowaniem ja mogę zadać pytanie, czy już formalnie musimy przegłosować? No to zgłoszony, to będzie trzeba głosować. Dobrze, mógł jeszcze zapytać. Ja chętnie na wszystkie Państwa pytania odpowiem. Nie. Dobrze, to kto z Państwa jest radnych za tym wnioskiem? Kto się wstrzymał? Wszyscy za. Kto jest przeciw? Proszę pan, to już prawie 1/3 rady poparło. Ja bardzo się cieszę, chciałam powiedzieć, że widać, że nasze i Rada Miasta, i władzą pan prezydent, wszyscy, i mieszkańcy, wszyscy w Jamstoku bardzo kochają zwierzęta. To strasznie widać ten fakt. Pani Anna, pan ma pieska? Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, może nie wszystko wiem na temat schroniska. Co prawda kiedyś udało mi się odwiedzić Państwa schronisko dawno, dawno temu, jak uciekł mi pies i odnalazł się w schronisku, także wiem, gdzie jesteście, jak to wszystko wygląda. Niech mi Pani odpowie. Plany miasta były bodajże takie, że mieliście się Państwo przenieść na ulicę Produkcyjną za oczyszczalnią ścieków. Tam jest duża działka w planie miejscowym przeznaczona pod schronisko. I teraz,
czy inwestowanie w to miejsce nie spowoduje tego, że będą to tak jakby wyrzucone przez moment, no bo nie wiem jaka jest w ogóle, jaki jest pomysł, czy to długa perspektywa, no bo zablokowaliśmy część terenu i to chyba tam z 6 hektarów, o ile sobie kojarzę, pod w ogóle takie duże schronisko, podejrzewam, że z jakimiś fajnymi wybiegami, ja jeszcze dalej sięgnę, nie wiem czy teraz jest możliwe na przykład, bo gdzie jest problem dla mieszkańców? Znalezienie na przykład na lato hotelu dla psów. Ostatnio taki przykład w Suwałkach bodajże, jakiś maratończyk, podejrzewam, że no może miał problem. Przywiązał. Miał problem pewnie ze znalezieniem tego schroniska. Gdyby była taka możliwość, że przyjeżdża do państwa taki mieszkaniec i mówi: mam problem, muszę zostawić na 2 tygodnie. Ja pana zaskoczę, jest taka możliwość. Jest taka możliwość. No to o to mi chodziło, jest taka możliwość, jest to płatna możliwość? Jest to płatna możliwość, oczywiście nie są to ceny komercyjne. No jest właśnie o to chodzi, żeby nie odstraszać. To nie są ceny komercyjne, to jest może na takiej warto, zasadzie, warto, że dla mieszkańców miasta, którzy są naprawdę w potrzebie. Którzy w danym momencie nie mogą tego utrzymywać, tak? Co? Nie usługi, tylko bardziej pomocy mieszkańcom. Rozumiem. I następne pytanie właśnie, bo to schronisko jednak ma ograniczoną przestrzeń. Jak widzę, te pieski wychodzą sobie na ulicę, spacerują gdzieś tam z wolontariuszami. Ten teren przy produkcyjnej no, ma potencjał. I teraz połączenie na przykład, jak pani wspomniała, że emeryci są najlepszymi opiekunami, bo ci ludzie są samotni. I stworzenie dla nich azylu takiego, że mogą sobie na dłużej przyjść, i nie biegać po ulicach jakichś, tylko stworzenie na przykład parku, gdzie mogą sobie wyjść z tymi pieskami, posiedzieć parę godzin, wypić kawkę, ewentualnie porozmawiać z tobą, też ma sens. Może szukajmy jakichś środków dodatkowo na to, żeby zapewnić tym ludziom możliwość takiej rekreacji. To jest też fajna formuła dla ludzi samotnych, którzy nie mają co z sobą zrobić w ciągu dnia. Odnośnie tego terenu, to pierwsze rozmowy z tego, co ja kojarzę, to pan dyrektor w 2008 roku była prawda, tak jakoś. Ten teren, o którym my mówimy, to jest własność osoby właściciela z tego. Jest tam od lat wielu, już wtedy był zapis w planie miejscowym, że jest to teren zarezerwowany na działalność rolniczą bez możliwości rozbudowy, zabudowy nowej, tylko remonty bieżące. I z tego co wiem, to trzeba zmienić studium. Ale tam jest plan, który określa, że tam jest może schronisko powstać. Nie dopuszcza plan. Trzeba najpierw zmienić studium całe, a potem dopiero ten plan. I dlatego to tak długo trwa. Sorry, ale wydaje mi się, że jest tam właśnie zapis mówiący o tym, że tam to może powstać. Nie. Znaczy, jeszcze to jeszcze, panie, jeszcze panie tego nie ma. Że może pan zmiany do studium były zgłaszane? Studium dopuszcza, ale plan chyba jeszcze nie jest zmieniony. Ma pan wiedzę na ten temat? Tak. To teraz możemy wejdziemy na... I to się po prostu już jakby... Nie, no skąd... Tyle lat gdzieś tam... Jakaś wiedza zaistniała, ja tam gdzieś czytałem ten plan, że chyba on dopuszcza właśnie. Studium. Trudno zdać wszystko na pamięć, bo nie rzeczywiście w planie tam nie ma. Proszę zmianić studium, bo ja dopuszczam. Teraz, żeby zmienić plan, to są kolejne lata, tak? Czy to nie miałoby takiego dla miasta głębszego sensu, żeby stworzyć faktycznie fajne miejsce do wypoczynku również dla ludzi, którzy chcą się odpocząć. W całej Polsce są schroniska budowane, te nowe, na takiej zasadzie, że jest to takie centrum edukacyjno-weterynaryjne, gdzie właśnie w jednym szkolenie kompleksie na przykład jest szkolenie, są usługi dla zwierząt wprowadzane, hotelowanie. Też wprowadza się zewnętrznych usługodawców na przykład na zasadzie podnajmu, dzierżawy jakiegoś pomieszczenia, czyli na przykład groomer, tak? Z tym, że to może funkcjonować tak właśnie, są parki spacerowe, tylko że my mamy nieszczególną tą lokalizację tam i na przykład taki senior, czy on tam dojedzie, żeby tam sobie pospacerować? No autobus nie dojeżdża. No, powiem tak, to jest bardzo dobre rozwiązanie, fajne, że taki jako kompleks cały budować te schroniska, żeby też te bezdomne zwierzęta nie były takie wyklęte z tego społeczeństwa, żeby one funkcjonowały normalnie w ramach jakiejś tam... Dla psa jest potrzebny ktoś, kto z nim będzie.
To nie jest wieże takie, które samo z siebie będzie funkcjonować. Ja myślę, że to dobry jest plan, tylko że właśnie to jest plan na dalekosiężny, tak? Na długie lata, a dopóki on zostanie zrealizowany, to jednak gdzieś tam musimy w miarę go funkcjonować, prawda? I to o to chodzi właśnie. Ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, tylko chciałabym, żebyście Państwo wzięli pod uwagę to, że my się staramy, przynajmniej ja się staram o to, żeby powstały psie parki. To wcale nie są psie parki z jakimś człowieczym, tylko po prostu ogrodzony teren z ławką, śmietnikiem, gdzie ludzie mogą wyjść z psem. Dzisiaj akurat dałam odpowiedź na interpelację, że psie park nie powstanie, ponieważ konserwator się nie zgodził i koniec. Okazuje się, że w parku, w samym centrum Białegostoku, gdzie ludzie sobie chodzą z psami, to jest druga lokalizacja. Więc jeżeli taka, za przeproszeniem, głupota, która nie wymaga zbyt dużych pieniędzy, prawda, stwarza problemy, no to budowa takiego schroniskowego to jest wiele dziesiąt milionów naprawdę. To jest cała infrastruktura, tam przecież jest łąka, nic nie ma sieci, nie ma drogi. Tam jest, od gołej ziemi zaczynamy, nie mamy nic, tak? A tu ogromna inwestycja. Też nie ma takich programów do finansowania, z których można by było korzystać. Znaczy to ja się zastanawiam, że po co w studium to umieszczono, skoro nie jest to realizowane miejsce. Ale to nie jest powiedziane, że to nie będzie realizowane, tak? Bo też te programy do finansowania, one się zmieniają, cele się zmieniają, tak? Więc liczymy na to, że kiedyś... No miejsce jest odosobnione, także nikomu nie przeszkadza, nie będziemy przeszkadzać. Tutaj mogę powiedzieć, że w tej lokalizacji, w jakiej teraz jest, przy tej liczbie psów, jaką mamy, to dajemy sobie radę, są dobre warunki. I ta lokalizacja jest o tyle dobra, że jest dobrze skomunikowana z miastem, więc zarówno wolontariusze, jak i osoby zainteresowane adopcją mają bardzo łatwy dostęp do nas. To jest fajne. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chce coś zapytać? Pieniądze już zorganizowane. Panie Przewodniczący, jakby taki sezon ogórkowy nam się trafił w Komisji Zagospodarowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska, to można byłoby zrobić wyjazdowo. Nie, bo weźmiemy wszystkie psy. Ale ja zapraszam, przyjedźcie. To nie jest dobry pomysł. Chyba, że zabierzemy ze sobą jeszcze inne osoby, które zachęcimy. Można zrobić takie otwarte posiedzenie już nawet. Znaczy, że jazdowe, już może nawet nie o takim charakterze, że list obecności i tak dalej. Dobrze, może też właśnie komisja powinna na własne oczy zobaczyć, przekonać się, że to, o czym opowiadam, to jest prawda. Ale to jest prawda, bo mój pies bardzo lubi do Państwa chodzić. A który to jest? Bruderini. To brudę, tak? O. Bo ostatnio dwa razy sam złapałem. Są takie, ale są takie, że 18 razy, 16 razy. Recydywiści. Muszą być dobre. Także no, dziękujemy Panu, że zapewnia Pan stały dopływ do budżetu miasta. Tak jest, to dziękujemy bardzo w imieniu komisji. A Pani Dyrektor, bardzo dziękujemy za bardzo miłe wystąpienie i bardzo fajne i bardzo się cieszymy, że jest coś, co idzie, bo słyszymy cały czas, że coś jest niedobrze, a to jest dobrze i to jest fantastyczne i bardzo, bardzo dziękujemy. Jest dobrze, staramy się, żeby było jeszcze lepiej. I myślę, że sądząc o efekcie chociażby tych wniosków, które był przedwczesny, to myślę, że tak czy siak będziemy wszyscy wspierać. Ale już teraz tak jest. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze, Pani Przewodnicząca, krótkie pytanie. A, dobrze. Ile z tych psów, które na dzisiaj są do adopcji, się nadają? Tak, bo rozumiem, że niektóre... Wszystkie się nadają do adopcji. Nie ma psów, które się nie nadają do adopcji. Mów się, Rafał, to jest... Wszystkie się nadają, tylko sztuką jest dopasować psa do rodziny, tak żeby sobie do siebie wzajemnie pasowali. Pod względem i potrzeb, i że tak powiem, wszystkiego innego, charakteru, życia. A jeszcze tylko drugie pytanie, bo teraz podpisano to porozumienie, że chyba też schronisko obejmuje gmina Wasilków, tak? No nie jest tak do końca. Z gminą Wasilków porozumienie przewiduje, że w skali roku z ich gminy
gmina nam dostarczyć może 10 psów. Mhm. Czyli to nie powinno być jakieś obciążenie, tak jak pani nie, mówiła, dlatego, że przypomnienie schroniska nie grozi, my tak? przyjmujemy 400 psów z terenu miasta Białystok, to jak przyjmiemy 10 psów więcej, nie będzie to dla nas problemem, natomiast będzie to pomocą przede wszystkim z uwagi na to, że blisko jest. I te psy sobie tak lubią przekraczać tą granicę miasta. W związku z tym wasilkowskie psy, które przejdą 5 metrów w kierunku Białystoku i się znajdą już na Wysockiego, będą mogły legalnie u nas przebywać, że tak powiem, bez żadnych tam... I miasto nie będzie musiało płacić za wasze polskie psy, tylko gmina będzie swoje psy sama utrzymywała. No dobrze, to dziękuję w takim razie. Przejdźmy do ostatniego punktu. Mianowicie projektu utworzenia parku kulturowego do Inity. Ja powiem, że projekt też budzi bardzo duże zainteresowanie, ale przy okazji także bardzo duże kontrowersje. Może dlatego, że obawiamy się troszeczkę, jakie konsekwencje ten projekt może przynieść miastu. I chcielibyśmy posłuchać na temat tego, jak Państwo sobie to wyobrażacie. Z jednej strony, prawda? I dlatego tutaj zaproszony został Pan Maciej Romiński-Jabłoko, który wcześniej zresztą tutaj był z licznym towarzystwem, zresztą, które dzisiaj też jest, może nie tak licznie, ale jest. I chcielibyśmy usłyszeć, jak Państwo to widzicie, wziąwszy pod uwagę, że projekt parku kulturowego powinien być oparty na przepisach ustawowych, które wprowadzają bardzo wiele obostrzeń. I to chcielibyśmy wiedzieć. Ja ze swojej strony chciałabym wiedzieć, jak Państwo w tym, co planujecie, widzicie kwestię zalewania bądź niezalewania, bo wiem, że to jest bardzo duży problem i bardzo byśmy chcieli przede wszystkim z tym sobie poradzić, żebyście Państwo nie cierpieli. A następna sprawa, jak Państwo widzicie w tym kontekście rozwiązanie problemów komunikacyjnych, czyli drogi. Prawda? Wiem, że to też jest w interesie mieszkańców, żeby to w jakiś sposób rozwiązać, mieszkańców Dolin. A ja powiem, że wydaje mi się, że to jest w interesie mieszkańców Białegostoku, dlatego że jest to jednak wyjazd na Bielsk-Podlaski, jak dotąd no, jedyny, prawda? No, nie ma innej drogi, chociaż niby ma być budowana, nie wiem kiedy. To jest to, co chcielibyśmy usłyszeć. Pozwoli Pan, że najpierw Panu oddam głos, po czym posłuchamy Pana prezydenta Musiuka, ponieważ prosiłam go o to, żeby przygotował, jak to wygląda z punktu widzenia po pierwsze departamentu, może niekoniecznie z... Departamentu niekoniecznie, bo to wszystko jest na podstawie ustawy o ochronie zabytków publicznych, więc tutaj niekoniecznie troszeczkę odwrócimy, bo zazwyczaj jest przedstawienie przez urzędnika, prawda, potem, a tutaj będzie w ten sposób, więc bardzo prosimy Pana, żeby Pan przedstawił ten projekt, który Pan zresztą nam przesłał, prawda? Czy mogę prosić o żółtnik, bo przygotowaliśmy małą prezentację na ten temat. Nie wiem, czy... Ja? Chyba, jeżeli... Ale to chyba kabel trzeba wziąć, bo tam pilot jeszcze jest potrzebny. To tam jest za nim z tym ekranem, prawda? Nie, tak.
patrzcie, bo ja myślałem, że mój też już zawinę. Coś już świeci. O, jest to, jest. Zgasić światełko jak można? Prosić jedno? O. Zalecenia dotyczące tworzenia parków kulturowych, zalecenia, które potrzebało normalnego do planów miejscowych. A na takim etapie części do jej teraz nie znajdujemy. Zacznijmy od tego, dlaczego chcemy park kulturowy, co to w ogóle jest. No jest to instrument bardzo elastyczny, który można dostosować do potrzeb obszaru, który ma być kontaktem objęty. Co oznacza, że nie ma żadnych obligatoryjnych ograniczeń, które ustawa wprowadza na terenie parku kulturowego. Służy do zachowania wartościowych obszarów, integruje zabytki, których mamy na obszarze Doli bardzo dużo, które niestety są chronione dokumentami bardzo różnej rangi i są rozfragmentaryzowane. I celem scalenia obszarów, obiektów nieruchomych chronionych rejestrem, ewidencją zabytków, obszarów wartościowych przyrodniczo, chcemy powołania parku kulturowego w Dolinach. Doliny to więcej niż 500 lat historii. To jest 20 zabytków, 5 dróg kultury współczesnej, rozumianych też przez obszary chronione ochroną konserwatorską i 3 szlaki turystyczne. Szlak świątyni prawosławnej, szlak zabudowy fabrykanckiej i trzeci mi wyleciał, ale chętnie zainteresowany tym. Szlak świątyń białostockich. No, dziękuję uprzejmie. Proszę. Jest to jedyne. Liczba w Białymstoku z taką liczbą zabytków, dróg kultury współczesnej i szlaków turystycznych. Co więcej, jeżeli mówimy o dojeńskich zabytkach, to musimy je też postawić w kontekście zabytków innych, które mamy w mieście. Dojeńskie nie są odbudowane. Zabytki dojeńskie nie są produktem odbudowy powojennej. Dojeńskie nie były zbombardowane i mamy chyba jedyny już w Białymstoku zachowany historyczny układ urbanistyczny. Tutaj przedstawiamy kilka zabytków, które się znajdują na terenie planowanego parku kulturowego. To był Pałac Lubomirskich, to jest oczywiście Pałac Kazbacha, który jest siedzibą pani Wojewódzkiej Konserwatorii Zabytków i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. To jest piękny budynek administracyjny Browaru, który również znajduje się na projektowanym obszarze. To jest część najbardziej na południe wysunięta parku kulturowego Witacz przy cmentarzu rzymskokatolickim w Dolinach. Bardzo sympatyczna rzecz. Wita przybyszy. I to jest cerkiew prawosławna, która stoi naprzeciwko kościoła parafialnego rzymskokatolickiego i nie dzieli te obie świątynie nic. Pomiędzy nimi jest wciąż otwarta przestrzeń, to jest taki piękny ekumeniczny widok, że patrzy się z cerkwi nad
nagrobkami opisanymi cyrylicą wprost na parafię rzymskokatolicką i odwrotnie. Pamiętam projekty planów miejscowych, które zakładały w tych miejscach budowę sklepów wielkopowierzchniowych oraz obiektów tak zwanego mieszkalnictwa zbiorowego. Temu również bylibyśmy w stanie zapobiec bardziej krótko. To są zabytki, które, jak Państwo wiedzą, w Białymstoku były do niedawna dosyć liczne, a poznikały. Dojdziemy są jeszcze chyba ostatnią dzielnicą, gdzie widzimy zwartą zabudowę drewnianą, funkcjonującą, w dobrym stanie zachowaną. Mamy też wyjątkowe obiekty, takie jak ten, to jest dom z 1889 roku. Przy Dolinach Fabrycznych 17. Nie widziałem innego.